o srebrny i złoty miecz Grunwaldu oraz uczestniczek Mistrzostw Polski w walkach rycerskich, pierwszego turnieju bojowego kobiet, jak i swoim skromnym, pragnę podziękować głównym organizatorom Dni Grunwaldu, wójtowi gminy Grunwald oraz Fundacji Grunwald za wsparcie finansowe. Podziękowanie za nieocenione wsparcie należy się również burmistrzowi miasta Świdwin, dyrektorowi Świdwińskiego Ośrodka Kultury, Dariuszowi Maciejko, historykar Market, Ewie Bryniarskiej, mi partii, Wojmirowi Rzemiosło Artystyczne, Bartoszowi Łysko, Wotanowi, pracownia płaterska Wotan, Łukaszowi Zwierzańskiemu, Aketon, tkaninom Bartosze, tkaninom Dąbrowy, Piotrowi Zawiei, pracowni płatnerskiej Armoris, moje majorom mieszczanom Grodu Klenic, Małgorzacie i Piotrowi Olejnik, Śląska Manufaktura, Krzysztofowi Łobos, tkaniny, Pawłowi Obłoza, pracownia biżuterii artystycznej Artefakt, Bonum Sartores, Spes Medieval Market und Histens, Kajetanowi Włodarskiemu, Holgerowi Wenning, Dariuszowi Czerniakowskiemu, stanowisko Replika, Annie Richter, pracownik kaletniczo-krawieckiej Reko, Przemysławowi Osmulskiemu, Stowarzyszeniu Miłośników Filaterii Maltańskiej oraz Ryszardowi Kuśmierowskiemu Dominus za wsparcie turnieju artylerzystów. Pragnę również podziękować osobie najważniejszej w tym turnieju, mianowicie mojej kochanej żonie, która jest na tyle wyrozumiała, że męczy się ze mną już ponad 30 lat i wytrzymuje z takim oszołomem. Brawa dla mojej żony, której tutaj nie ma. Tak, dziękuję wszystkim serdecznie. I teraz może podam jeszcze nazwiska sędziów, którzy będą tak naprawdę prowadzili ten turniej. I są to sędzia główny Łukasz Szyb, Floryda. A tak to nie jest. Panowie sekretarze, Marian Wiśniewski i Marek Wojewski. Sędziowie liniowi Łukasz Michalski, Radosław Majszak, Przemysław Osmulski, Michał Strączka, Igor Zeller, Wiesław Turek, Wojciech Laskowski, Marcin Morkis, Adrian Frankowski. Dziękujemy wszystkim. Przepraszam bardzo, oddaję głos sędziemu głównemu i on poprowadzi dalej turniej. Dziękuję serdecznie wszystkim za uwagę. Przede wszystkim wielkie brawa dla tego, bez którego by to się nie obyło, dla Józefa Majszaka. Palącego słońca. Jest trochę deszczu, trochę mrzawki, jest trochę ślisko. Zabawa, którą za chwilę zobaczycie, zabawa, te walki, są niebezpieczne. Dlatego bardzo proszę nie podchodzić bliżej. Są tutaj strażnicy, którzy będą, jeżeli ktoś podejdzie za blisko, będą prosili, żeby opuścić ten teren
który może być niebezpieczny dla państwa. Tylko i wyłącznie ze względu bezpieczeństwa. Zawodnik może się poślizgnąć, wypuścić miecz, miecz poleci, może być problem. Na szczęście mamy wsparcie ratowników medycznych, brawa dla nich. Chociaż liczę na to całym sercem, że dzisiaj ich praca będzie polegała na tym, co właśnie robią w tej chwili. Czyli siedzą i nic nie robią. Tego im życzę. Oby. No nie. Proszę państwa, sędziowie zostali wyczytani. Organizator, co prawda sam się nie przedstawił, trzeba go było przedstawiać. Jest bardzo skromny człowiek. Ale... Może ze względu na wiek, zapomniał o, no, w sumie najważniejszym, bo oczywiście najważniejsi tutaj są, powiedzmy, państwo, spektatorzy, ale walczący też są ważni, ale nie najważniejsi, bo oni walczą dla chwały, walczą dla honoru, walczą ku waszej uciesze, ale nie tylko ku waszej. Oto najważniejsze. Sędziowie też nie są najważniejsi. Oto najważniejsze osoby. Brawo, szkoleń. Czyli nasze damy. I teraz przedstawię loże dam. Ku uciesze których ci rycerze mężnie będą stawać tu i się pojedynkować. Ewa von Borke. Michalina z Fredelande, herbu Prus, drugi. Sylwia Wojnicz, herbu Nałęcz, ze Szczecina. Ewa, herbu Arendsdorf, z Lignic. To prawda, nie wiem, co tam dokładnie robi, ale niech będzie, że w Lobrzy dam. Medyk Jakub Słynny z Dolnego Śląska. I tutaj nasza nestorka, dama bursztynowej róży, pani Elżbieta Markowska. Szanowni państwo, sędziowie już sprawdzili sprzęt, zważyli broń, bo broń tutaj, którą się rycerze będą posługiwać, nie może być ani za lekka, no bo nie będzie efektu, ani za ciężka, bo efekt byłby zbyt duży i nawet nasi medycy nie byliby tutaj potrzebni. Raczej grabarz byłby potrzebny niż medyk. Jak tylko będziecie mieli mikrofon, to dajcie, nie? Żebym nie musiał krzyczeć. Tak! Wy będziecie walczyć godnie i honorowo! Tak! Jesteście pełni zapału i siły! Proszę państwa, ja ich rozumiem, naprawdę. Ja tutaj się wymądrzam, tak, łazi taki kolorowy i gada, tak, coś tam pitoli, aby wam było fajnie. To nie jest tak, ja ich naprawdę rozumiem. Walczyłem wiele lat, czasem jeszcze mi się zdarza i nie wiem, czy gorsze jest palące słońce, czy gorsza jest taka pogoda jak teraz. Niby chłodek, niby przyjemnie, ale wilgoć sięgająca 1000000% też nie jest fajnie. Blachy, a pod blachami przeszywanice, które nasiąkają tą wilgocią, ważą swoje i to nie jest fajne. Więc, proszę państwa, ogromna do wszystkich was prośba. Bardzo proszę o doping dla naszych rycerzy. Zagrodzone dwoma płotami. Wszyscy, którzy nie biorą udziału w turnieju, nie są giermkami, sanitariuszami, obsługą, ochroną i tak dalej, mają przebywać poza zewnętrznym płotem, zewnętrznymi szlankami. Proszę dzieci, nie wiem, na smycz przypiąć, coś takiego. Może miecz polecieć, może rycerz się zatoczyć, przewalić przez jeden płot, spaść na kogoś,
i tak dalej. Pomiędzy szlankami, pomiędzy płotami mają prawo przebywać tylko strażnicy i dziennikarze z akredytacją. Oni mają strażnicy identyfikatory. Strażnicy tutaj przez kolegów. Strażnicy z tyczkami, panowie z justycji. Justycja polowa. Charakterystyczna waga na tarczach i niebieskie tabardy z lilijką. Zarówno polecenia strażników, jak i polecenia justycji są wiążące, jeżeli proszą, żeby opuścić jakieś miejsce, schować się głębiej. Bardzo proszę słuchać, wykonać te polecenia. Unikniemy w ten sposób kłopotów i rozgardiaszy. Wszystkim życzymy wspaniałego widowiska. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Odbędzie się między Witoldem Kwiatosińskim i Mikołajem Brzozowskim. Brawo! Okrągła, bramki są dwie. Oraz, że albo my wygramy, albo oni. Bardzo proste. Tutaj jest tak samo. Mamy dwóch walczących, którzy walczą określoną ilość czasu. Ten czas jest liczony. Mamy odpowiednich ludzi do liczenia czasu. Trafienia przed ramiona, w dłonie, nawet jeżeli będą, nie są liczone. Samo poniżej kolana. Mamy sędziów liniowych, którzy przy pomocy odpowiedniego średniowiecznego sprzętu, czyli tak zwanego mózgu, nie wszyscy mamy to w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, a w średniowieczu mieli już coś takiego. Będą liczyć trafienia. Będą liczyć trafienia w odpowiednie miejsca. No to ja już chyba lepiej stąd wyjdę, także pójdę sobie trochę dalej. Przypominam jeszcze raz. Witold Kwiatosiński brązowo i Maciej Brzozowski czerwono. Mikołaj, przepraszam. Też na M. Panowie, walka! Gotowi?
modlitwą. Będę musiał tam dużo oficera wkleić. W liczeniu punktów. Nie wiem, czy wszystkie zrobimy jeszcze na to. Jedny punkt. Czyli bardzo minimalnie, ale wygrywa Mikołaj.